profesorem Stanisławem Obirkiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie profesorze, zanim do tematu, który dzisiaj żeśmy sobie zaplanowali, to obserwuję od lat zmieniający się stosunek poszczególnych sił politycznych do inicjatywy Jurka Owsiaka. Był nawet taki moment historyczny, gdzie prawie wszyscy akceptowali. Prawie wszyscy włączali się w tę akcję. Jedynym twardym przeciwnikiem Jurka Owsiaka i WOŚP były zawsze te środowiska katolickie, szczególnie identyfikowane z Rydzykiem i jego częścią. I jak patrzę w tym roku, ja mam takie sobie specjalne poustawiane w mediach społecznościowych podglądy na różne grupy, to w tym roku widzę, że w odróżnieniu od lat poprzednich nie było rozkazu partyjnego w PiS-ie, żeby hejtować WOŚP, ale twardziele, czyli ci, którzy mają w opisach zawsze gdzieś tam katolicy z Boga, to oni nadal i twardo piszą, że to jest jakaś fatalna lewacka impreza. W tym roku to już jakby na marginesie tych rozważań alt-lewica się przyłączyła, z kolei twierdzą, że to prawacka impreza, ale to już zostawię, bo to dosyć zabawne. Czym ten Owsiak tak naprawdę podpadł Kościołowi, temu Kościołowi polskiemu, pańskim zdaniem, że tak konsekwentnie, bo tak jak mamy 30-lecie orkiestry, tak mamy 30-lecie niechęci konserwatywnych katolików w Polsce i takiej aktywnej niechęci do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No o co tu chodzi? No to jest dobre pytanie, bo może zacznę od tego, że zgadzam się z Panem, że to jest dobry, jasny dzień. Ja jakoś ten promyk światła, czekam na niego, przeżywam go od 30 lat i niezależnie od zmian religijno-politycznych uważam, że to jest pewna ciągłość tej dobrej energii, którą Jurek Owsiak wprowadził do polskiego społeczeństwa i ja przede wszystkim to widzę. Też sam się na różne sposoby włączam, jeśli mogę, i uważam, że to jest rzecz ponad podziałami. Natomiast co do ultrakonserwatystów czy fundamentalistów i ich niechęci do Owsiaka. No, ja myślę, że to jest nie, bo nie. Tu nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Poza tym, że tylko my mamy receptę na miłość, na miłosierdzie, na współczucie, na szerzenie dobra i tak dalej. I dzielenie się tym wyobrażonym oczywiście kapitałem z kimś, to jest tak nieszufladkowalny jak Jurek Owsiak, myślę, że jest po prostu wyrazem takiego, użyję takiego nieładnego słowa, niekompatybilności tych dwóch systemów. To znaczy Owsiak swoim entuzjazmem, swoją inkluzywnością, swoim rób ta, co chce, ta jest takim właśnie, jak młodzież mówi, cool, czyli no absolutnie no ze swoim też festiwalem w Jarocinie. Jest dokładnym przeciwieństwem takiego zacofania, wąskiego myślenia o świecie, takiego zastraszenia i zalęknienia, takiego szukania wrogów wszędzie. I myślę, że to jest po prostu przykład takich zderzenia dwóch światów, które absolutnie do siebie nie przystają. I cokolwiek by Owsiak nie robił, jakkolwiek by wykonywał jakieś gesty otwarcia,
pojednania, no bo właściwie nie ma się z kim jednać, bo on właściwie nikogo nie obraża, wręcz przeciwnie, jest ciągle obrażany. I może rzeczywiście podpowiada nam tutaj słuchacz czy widz, że to jest zwykła zazdrość. Może tak, to jest zawiść, że no, Owsiak odniósł sukces i to spektakularny. On jest rozpoznawalną marką. No, jak patrzę na doniesienia różnych gazet z całego świata, to po prostu i w Ameryce, i w Niemczech, no ta orkiestra rzeczywiście otwiera kieszenie, serca. To jest no coś wspaniałego i być może to jest dobre wytłumaczenie właśnie takimi niezbyt przyjaznymi uczuciami jak zazdrość i zawiść, że oto jemu się udało, on potrafi łączyć ludzi, a my to tylko potrafimy właśnie dzielić, jątrzyć. Także chyba tylko tak. A ja się zastanawiam, w jaki sposób, jeszcze chwilę poprzestając przy tym wątku, bo wydaje mi się on jednak interesujący, tak? No już pomijam to takie proste rozumienie, no, że jeżeli jest instytucja, która ma na swoim szyldzie dobroczynność, miłosierdzie, to raczej nie powinna mieć w sobie tego grzechu zawiści wobec kogoś, kto realizuje te same bądź bardzo podobne przesłania. Ale zastanawiam się, jak zapada taka decyzja, bo jeszcze raz powiem, z Owsiakiem pewnie wiele widzek, wielu widzów jestem od początku, od tych 30 lat i pamiętam takie jakieś próby racjonalnego wejścia kościoła. No, na przystanku Woodstock pojawił się przystanek Jezus, czyli próba jakiegoś takiego nawiązania kontaktu. Pamiętam także, trzymajcie się Państwo mocno krzeseł, ale ja nawet pamiętam takie finały, w których bywali hierarchowie z jakimś przesłaniem. To się kompletnie odwróciło. Gdzie tu jest ta decyzja taka? Tolerujemy Owsiaka, próbujemy z nim nawiązać jakąś łączność i ewentualnie wyklinamy go zupełnie, bo taką fazę też mieliśmy przez ostatnie lata. Czekałem tylko, kiedy jakieś zupełnie formalne czynności typu anatema czy coś w tym stylu będą, bo to już tym pachniało. To był taki poziom wrogich wypowiedzi. Jak to można sobie wyobrazić? Nie wiem, siedzą gdzieś ci biskupi, tak się zastanawiają i dochodzą do wniosku, to teraz na ostro pójdziemy, bo gadać z nim nie ma co. No, trochę mnie pan redaktor prowokuje, więc ja ulegam prowokacji i spróbuję tutaj to wytłumaczyć niewytłumaczalne. Myślę, że jest to, tak jak mamy te 30 lat tu pewnej kontynuacji dzieła właśnie tego otwierania serc i kiesek, czy sakiewek, to myślę, że po drugiej stronie możemy jak w lustrze widzieć takie zwieranie szeregów, takie zamykanie się coraz bardziej. No, Kościół w tej chwili stał się symbolem wręcz takiej twierdzy zamkniętej, obwarowanej, niechętnej światu wszystkiemu. I prawdopodobnie to jest taki efekt trochę psychologiczny. Ja bym nie podpisywał się pod tezą, że jest to przekaz dnia. Po prostu ci ludzie, i to ostatnio w OKO.press był taki ciekawy dość sondaż mówiący o bardzo niskim autorytecie, jakim się cieszą hierarchowie, że tam porównywano proboszcza z Franciszkiem i proboszcz miał 15%, Franciszek 40 parę, a hierarchowie 2% poparcie, że są autorytetem dla 2% społeczeństwa. To chyba oddaje coś, co można by nazwać takim zamknięciem się absolutnym tej grupy, która nie ma łatwo. Ja rozumiem to, że bez przerwy są
jakieś domagania się czegoś bez przerwy, jakieś w mediach się pojawiają, no niezbyt miłe wiadomości o hierarchach, o księżach. Więc psychologicznie jestem w stanie to zrozumieć, natomiast jest to po prostu grupa starszych panów mocno wystraszonych, dla których wyjście, sama perspektywa wyjścia do ludzi napawa ich lękiem. No, a owsiak jest czymś zupełnie odmiennym, więc to chyba są dwa światy, które się coraz bardziej rozmijają i Kościół się zwija. No, zwija się w sposób zastraszająco szybki. No, nie jest to dla mnie jakaś smutna wiadomość, ale to pokazuje, że Kościół na własne życzenie znika z przestrzeni publicznej. Panie profesorze, no dobrze, a propos znikającego kościoła, to mamy dzisiaj taki element, który ja mam czasami takie wrażenie, nie wiem jak pan, że dostaję jakąś informację, która w sumie nie jest dla mnie zaskoczeniem, której mógłbym się spodziewać, a mimo wszystko w jakiś sposób ona mnie porusza. I tak jest z tym raportem bawarskim ze stycznia, no, z którego wynika, że biskup kardynał Ratzinger, późniejszy papież, jest odpowiedzialny za co najmniej cztery przypadki tuszowania pedofilii w kościele. Patrzę na te zmagania Kościoła na Zachodzie z samym sobą, bo w Polsce nie ma zmagań, tutaj Kościół jest twardy, ale tam na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, oni się zmagają sami ze sobą. No i jest wyraźny podział pomiędzy tych bardzo konserwatywną część hierarchów, których wszystkich odnajdujemy w takich raportach, no i tych bardziej liberalnych, którzy te raporty, mówiąc pewnym skrótem myślowym, piszą, no bo to tak, albo zamawiają co najmniej te raporty. Czy faktycznie ta przestępczość seksualna, tak jak ja patrzę, jak outsider z zewnątrz zupełnie, to ona się układa pomiędzy tymi skrzydłami Kościoła tak bardzo nieproporcjonalnie, czyli z tak dużą przewagą w części konserwatywnej. To znaczy, ja mam bardzo, jakby to powiedzieć, sytuacja jest rozwojowa. Ja sam obserwuję, że inaczej patrzę dzisiaj na sprawę rozwiązywania czy zmagania się, jak pan słusznie mówi, z tą plagą pedofilii kleru. I jeszcze 10 lat temu, nawet 5 lat temu, inaczej myślałem niż dzisiaj. Otóż dzisiaj, po tym raporcie, który w istocie jest najbardziej chyba takim komentowanym i chyba najobszerniejszym, bo jak niektórzy zauważają, że Niemcy wszystko robią gruntownie, nawet takie raporty, jak już napiszą, to tam mucha nie siada. Więc to jest prawie 2000 stron. Ja przez cały nie przebrnąłem, ale można, jak ktoś chce. Zadowoliłem się różnymi omówieniami, a tych omówień jest bardzo dużo. Więc rzeczywiście dokładnie rok temu podobny raport sporządził inny biskup, właśnie konserwatywny, bo związany z Opus Dei w Kolonii, Wielki, który nie tylko, że go nie ogłosił jak biskup Marks z Monachium, ale utajnił część raportu i poprosił o sporządzenie innego. No więc w Niemczech już od roku jest taki kryzys narastający. I Marks był jakby aktywnym członkiem czy aktywnym aktorem tego napięcia. Znaczy, on zarzucił Wielkiemu, że właśnie jeżeli będziemy w ten sposób postępować, to
resztki wiarygodności, jaką jeszcze mamy, utracimy do końca. Potem Franciszek się też włączył w to, odsunął Wielkiego od zarządzania diecezją kolońską i tam wprowadził komisaryczny zarząd. No w każdym razie sprawa jeszcze tam ciągle trwa. Tutaj ta sama zresztą kancelaria sporządziła ten raport monachijski i nie tylko, że Marks nie interweniował, ale jest podobnie jak i Wieliki jednym z oskarżonych. Co więcej, ta sama kancelaria, zgodnie z prawem niemieckim, 42 przypadki opisane w tym raporcie, zgłosiła od razu do prokuratury. Czyli prokuratura w tej chwili analizuje, czy tam i przestępstwa, i ewentualne tuszowanie tych przestępstw nie kwalifikują się do działań no, sądowniczych. Więc to pokazuje, że tutaj... Zresztą cały szereg też takich organizacji się wypowiedziało, jak Centralny Komitet Katolików Świeckich powiedział, że absolutnie trzeba odsunąć biskupów od rozpatrywania tych spraw, bo sobie nie radzą. To wyraźnie widać. Tam Marks zaraz po ogłoszeniu 20 stycznia w takim czterominutowym, bardzo poruszającym przemówieniu mówił, że ofiary są w centrum, absolutnie będą współpracować z organami sprawiedliwości, z prokuraturą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby bardzo ważne, szersze tło, które pokazuje, jak można różnie reagować. Ma pan rację, że w Polsce nic się nie dzieje. Biskupi po prostu uważają, że odsyłamy sprawę do Watykanu, my jesteśmy niewinni, czekamy, co powiedzą sądy kościelne, tak jakby nie byli obywatelami tego kraju. To jest zupełnie zachowywanie się jak państwo w państwie. To jest tak na marginesie uwaga, do której możemy wrócić. Będziemy o tą polską hierarchię też chcę spytać, ale to tak. Później. Ale chcę może parę słów powiedzieć o sprawie najbardziej bulwersującej, którą pan zresztą wspomniał, czyli o Ratzingerze. Dlaczego jest to sprawa tak rozpalająca wyobraźni? Otóż Ratzinger, można powiedzieć, ma wiele twarzy, o których króciutko powiem, że pierwsza twarz to jest ten niezwykle radykalny, otwarty teolog z lat 60., współtwórca Soboru Watykańskiego II. Potem trochę przestraszył się rewolucji studenckiej w 68 roku i przeszedł na pozycje bardziej zachowawcze, konserwatywne. To go zbliżyło do grupy wokół Jana Pawła II. No i trudno się dziwić, że najpierw właśnie od 77, czyli jeszcze przed Wojtyłą, do 82 był przez 5 lat biskupem Monachium i tam właśnie te cztery przypadki są dla nas ciekawe, ale po przyjściu do Watykanu w 81, jako najpotężniejszy właściwie hierarcha katolicki, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, no zachowywał się jak Torquemada. Był typowym inkwizytorem, który uciszał, poczynając, nie wiem, to nie jego zasługa, ale na pewno się przyczynił do tego, że uciszono Hansa Kinga, jego kolegę Stibingen, no dziesiątki najwybitniejszych teologów było pozbawianych prawa nauczania, ekskomunikowanych, zabraniano im uczenia i tak dalej, i tak dalej. I pod koniec długiego pontyfikatu Jana Pawła II było jasne, że Ratzinger będzie jego następcą. To było, tak jak niektórzy mówią, trzeba porównywać w dawnym sowieckim związku, kto wygłasza mowę pożegnalną czy pogrzebową, będzie wiadomo, kto będzie następcą. Tak samo w Watykanie. No jeżeli Ratzinger wygłaszał te mowy właśnie pożegnalne i pogrzebowe, było jasne, że kreuje się na jedynego, który uratuje Kościół. No i faktycznie został wybrany następcą. I trzeba powiedzieć, że w tym krótkim pontyfikacie przed podaniem się do dymisji czy abdykacji w 2013 roku, on w odróżnieniu od swojego poprzednika bardzo ostro za pedofilów się zabrał. To jest ta słynna sprawa założyciela
Legionistów Chrystusa, Maciela de Golado. On napisał bardzo ostry taki list, w którym właśnie te wszystkie jego przestępstwa, bigamię, pedofilię, tak powiem, wyłuszczył, wygłosił i odsunął go absolutnie od wszelkich zaszczytów kościelnych. Więc dlaczego o tym mówię? Otóż Ratzinger miał tę opinię tego niezłomnego takiego twardego inkwizytora. No i nagle się okazuje, że ten twardy, walczący z demoralizacją w kościele inkwizytor ma na sumieniu sprawę właśnie tych czterech pedofilów, z którymi sobie nie dał rady, nie chciał dać rady. No w każdym razie wskutek jego łagodnych jakichś tam posunięć oni no, recydywistami byli, krzywdzili kolejne ofiary. Ale co jest szczególnie takim abszmakiem napełnia komentatorów, to że ten stary papież emeryt, 95-letni, wysmarował 80-stronicowy elaborat, w którym absolutnie nie poczuwa się do żadnej winy, usprawiedliwia swoje poczynania, neguje pewne rzeczy, które tam komisja wytknęła mu, jak udział w takim spotkaniu, gdzie ten właśnie pedofil został inkardynowany do diecezji monachijskiej. No i dopiero 2 dni później, no już skonfrontowany z faktami, mówi, no tak, nie pamiętał dobrze, rzeczywiście brałem. Czyli to wszystko, to zamieszanie wokół i tych sprzecznych wypowiedzi samego Ratzingera i, no jak mówię, tej rosnącego oburzenia w mediach, zwłaszcza niemieckich, gdzie kłamca to było najłagodniejsze powiedzenie, no można i zasadnie mówić o tym, że są to dni grozy, jakie przeżywa Kościół niemiecki, no i że jego pomnik runął, absolutnie rozbił się w pył. No i mamy do czynienia z dekonstrukcją, no jak wielu w Polsce zwłaszcza utrzymuje najwybitniejszego intelektualistę katolickiego. No, okazuje się, że nie wytrzymał konfrontacji z faktami, plącze się w zeznaniach. No i jest małym, przestraszonym człowiekiem, który nie jest w stanie skonfrontować się z własnym cieniem. To znamy zresztą z Polski, o wiele bardziej groteskowa historia z Dziwiszem. Ale się okazuje, że Ratzinger dokładnie to samo jest panem, który nie pamięta, nie przypomina sobie, no i jest niewinny Panie profesorze, wrócimy za chwilę do Ratzingera, bo mnie w tej konkretnej sytuacji coś zastanowiło, ale o tym po krótkim A oddechu. My dzisiaj wracamy proszę do rozmowy i tu ja muszę naprawić parę błędów. Raz, realizuje nas Filip, zapomniałem o tym powiedzieć, a producentem tego programu jest pan Jacek Stryła. Bardzo dziękujemy za wsparcie. I jednocześnie no, duchowo tylko możemy wesprzeć tych, którzy piszą na czacie o szkodach związanych z wichurami dzisiejszymi. Waldek, jeśli jeszcze jest, to mówi, że ma już tylko 40% w telefonie, a prądu nie ma. No, trzymamy kciuki, żeby te szkody jak najszybciej były usunięte, żeby prąd wrócił. Nie tylko dlatego, żeby można było swobodnie reset oglądać, ale generalnie ten prąd się może przydać. No, możemy tylko duchowo wesprzeć i trzymać kciuki. Panie profesorze, wracam do papieża emeryta. Przyznam, że trochę mnie jednak zaszokowało przypadek tłumaczenia, że masturbacja przed 13-letnią dziewczynką nie jest warta uwagi hierarchii kościelnej, ponieważ nie jest gwałtem, nie jest obcowaniem. I powiem panu tak, brzmi to na tyle szczerze, że ja się martwię, co w głowach mają ci hierarchowie,
Ja rozumiem, że jest taki odruch, żeby jakoś usprawiedliwiać tych swoich podwładnych, no ale to jednak jest w takich kategoriach ogólnoludzkich strasznie głupie tłumaczenie. No jak można tak powiedzieć, że nie ma sprawy, bo przecież on się tylko masturbował. No nie wiem, ja z obrzydzeniem o tym mówię, a już na pewno nie przyszło mi do głowy, że jest to usprawiedliwienie. Tak, to jest jeden z najbardziej takich no, obrzydliwych po prostu fragmentów tego tłumaczenia Ratzingera. Zwłaszcza, że pisze to człowiek, który no, ma wyjątkowo wysokie standardy moralne, który w jednym ze swoich ostatnich tekstów, to był taki list, z którego on się potem wycofywał, tłumaczył, no, w każdym razie sprzed kilku lat, gdzie właśnie całą taką tyradę moralistyczną pod adresem tego, co się dzieje na świecie, jakie to źródła zdemoralizowania trzeba upatrywać w rewolucji seksualnej w latach 60. i tak dalej. Więc ja rozumiem oczywiście traumę Ratzingera i jemu podobnych, dla których to otwarcie kultury na, no, na pluralizm, na wiele głosów, że po prostu ten ta pruderia wiktoriańska, czy jakkolwiek ją nazwiemy, wreszcie jakby puściła, że ludzie nie tylko robili pewne rzeczy, ale też mówili o tym i cieszyli się na przykład seksem, wolnością i tak dalej. No dla takich właśnie moralistów à la Ratzinger to było straszne. No i te traumy w sobie noszą. Ja znam wielu takich księży, którzy z jednej strony się oburzają na krótkie sukienki, na mini spódniczki, a pokryjomu wiadomo skądinąd, że oglądają porno i w ogóle się tego nie wstydzą, uważają to za normalne i tak dalej. Więc jest rodzaj jakiejś schizofrenii, jeśli chodzi o podejście do seksualności. Już nie chcę tutaj wracać do obsesji na tym punkcie Wojtyły, do różnych takich razem z jego przyjaciółką Półtawską, no wyraźnie obsesji takiej właśnie na tym punkcie. Myślę, że jest to jeszcze jeden argument za tym, jak bardzo Kościół jest odklejony od rzeczywistości, jak bardzo nie rozumie świata, jak bardzo godzi w sobie dwie narracje. Jedną właśnie dla tego świata, który jest stygmatyzowany, jest potępiany i tak dalej, a potem własne brudy w swoim gronie jak najbardziej tolerujemy. No, równie odrażającą sprawą jest na przykład to molestowanie przez biskupa Jana Szkodonia 15-latki opisanej w mediach dość szeroko i on praktycznie został no, uniewinniony, że no co to tam, nie doszło do obcowania cielesnego, tak? Tam takie dotykanie. I, znaczy w ogóle jakiś elementarny brak psychologii, co dla nastolatków czy dla dzieci oznacza taka brutalna inicjacja seksualna poprzez właśnie masturbowanie się w obecności, czy jakieś takie dotykanie i opowiadanie różnych dyrdymałów, że Bóg mi cię zesłał, to są słowa Szkodonia, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj jest jakiś problem, że Kościół stosuje takie dwie, no to cała nasza Gomora, którą napisaliśmy z Arturem Nowakiem, jakby jest z tego zdziwienia, że jak jeden z recenzentów napisał, że mógłby być mottem do tej książki inny świat, że to po prostu jest zupełnie inna rzeczywistość, że kler, biskupi, papieże, jeśli mówią o Kościele, to jest właśnie ten święty, ta societas perfecta, to doskonałe społeczeństwo i potem świat poza tym jest zły. No jest, są wszystkie strategie służą usprawiedliwieniu tej schizofrenicznej wizji rzeczywistości. Mi się wydaje, że to się z tym łączy. To tłumaczy takie zupełnie niesłychane zachowania, teksty, jakie wychodzą spod piór właśnie hierarchów. To się w głowie nie mieści, no ale się mieści w ich
innym świecie, bo ten kościół ich hierarchów klerykalny, hierarchikalny jest naprawdę inny, jest nie do pogodzenia z normalnym światem, gdzie obowiązują pewne reguły, no, elementarnej przyzwoitości. Tam tego nie ma. No, co jest dobre dla nas, to jest dobre, a co nam zagraża, jak chociażby konieczność skonfrontowania się z ciemną stroną naszej rzeczywistości, to jest złe. Kto to robi, to jest wrogiem Kościoła, no i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to się, w tym to się mieści, sądzę, w tej optyce. Panie profesorze, jak już padł tutaj przykład biskupa Szkodonia, czyli trochę wróciliśmy na polski grunt, to proszę powiedzieć, Niemcy pracują, publikują raporty, Francuzi publikują raporty, jest szeroka dyskusja. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce jest po dyskusji. Była wizyta, po której trochę żeśmy oczekiwali, wizyta biskupów u papieża, no po niej jest cisza. W zasadzie Kościół na dzisiaj, polski, jest w pozycji temat zamknięty, można się rozejść. To znaczy, ja właściwie też tak, słuchając, czytając to, co mówią biskupi, mam wrażenie, że oni się zachowują, jakby tematu nie było. Rozmawialiśmy o tej wizycie groteskowej, kuriozalnej ad limina, z której wrócili, no tak triumfalnie tłumacząc, jak to pouczyli te wszystkie rzymskie dekasterie, jak to w Polsce jest wspaniale, jak to niesłusznie Franciszek tych naszych biskupów dręczy, że tak naprawdę oni nie zasłużyli na takie ostre traktowanie, że powinien tutaj rozumieć polską specyfikę i tak dalej. Ta narracja ma się bardzo dobrze, zwłaszcza w kontekście no, komisji polskiej, rządowej, w każdym razie powołanej przez premiera, profesora Kmiecika, który wyraźnie żali się, że nie dostaje żadnych dokumentów. To są doświadczenia też prawników, jak chociażby wspomnianego już współautora Gomory, czyli Artura Nowaka, który tych spraw prowadzi naprawdę bardzo dużo i odbija się jak od ściany, od biskupa Gądeckiego, który jeszcze przed tym ukazem, który nie tak dawno był komentowany dość żywo w polskiej prasie, z którego wynika jednoznacznie, że rzeczy, dokumenty wysłane do Watykanu powinno się traktować jako niebyłe. To oczywiście bardzo ucieszyło wszystkich naszych polskich biskupów i tak uważają. Więc mamy do czynienia z pewnym bezprawiem usankcjonowanym prawem kościelnym. Tak bym to, taką formułą to zamknął. I jest to możliwe tylko dlatego, że po pierwsze, polska opinia publiczna wyraźnie się nie oburza. Jakoś nie zauważyłem jakiejś zmasowanej akcji oburzenia się, że biskupi są wyjęci spod prawa, że biskupi traktują państwo jako właściwie obce państwo, bo ich nie obowiązują przepisy, które dla innych by się kończyły właśnie pobytem w więzieniu albo no przynajmniej jakimś sądem regularnym. Więc to jest jedno. A drugie, że no prokuratura sama jakby wyraźnie to, co wspomniałem, jak raporty czy francuskie, czy niemieckie trafiły od razu do prokuratury, która je analizuje i z raportu na przykład francuskiego wynika, że bardzo poważnie biorą pod uwagę, to zresztą się pojawiło już przy raporcie australijskim, konieczność zniesienia tajemnicy spowiedzi, bo to jest jeden z warunków, który umożliwia taką pandemiczną wręcz zachowanie, jeśli chodzi o pedofilów, bo się czują bezpiecznie. Zresztą tutaj bardzo trafnie Sekielscy swój pierwszy film zatytułowali Tylko nie mów nikomu, właśnie pod tajemnicą spowiedzi ci pedofile przecież grasowali. Tam rozważa się bardzo poważnie, żeby wpłynąć na Kościół, to znaczy
pozbawić biskupów władzy, która wyraźnie im ciąży, bo nie są w stanie radzić sobie z tymi sprawami, które pojawiły się po publikacji raportu. To są głosy, jak mówię, z wnętrza kościoła. Jeden z biskupów niemieckich wyraził się właśnie w tym duchu, że trzeba coś zrobić, żeby systemowo rozwiązać sprawę, bo system uniemożliwia działanie efektywne. To jest właśnie problem. I tam do tego dochodzi, czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z innymi zupełnie rzeczywistościami społecznymi, prawnymi i politycznymi. W Niemczech przy obecnej koalicji Zielono-SPD na pewno ta sprawa będzie rozpatrywana bardzo poważnie, żeby pozbawić kościoły, nie tylko katolickie, jakichś szczególnych praw, które ma zagwarantowane przez konkordaty i inne jakieś tam porozumienia. No więc to wszystko zależy od społeczeństwa. Tutaj wystarczy powiedzieć, że biskupi z Watykanem mają takie mniej czy bardziej tajne porozumienie. No i causa finita, Roma locuta, causa finita. Polska jest traktowana jako pewna, nie wiem, prowincja państwa watykańskiego, w której urzędnicy watykańscy, a takimi są biskupi, są wyjęci spod prawa. I to jest zupełnie nie bulwersujące z punktu widzenia czysto prawnego. No a dlaczego tak to jest możliwe? No dlatego, że my na to jako społeczeństwo przyzwalamy. Politycy na to przyzwalają, że sądy na to przyzwalają. No bo przecież nie może być tak, że wobec jednego obywatela od razu o 6 godzinie puka grupa umundurowanych, zamaskowanych i rzuca na ziemię i rewiduje cały pokój, czy całe mieszkanie plądruje, jak wiemy, że to prokuratura Ziobry jest w stanie takie rzeczy robić. No a tutaj nagle jakaś bezradność, niemoc, no to wynika ze słabości państwa. Ja nie mam innego usprawiedliwienia. Panie profesorze, nieraz mówiliśmy o tym, że polski kościół to są nominaci Jana Pawła II i jego spadkobiercy pod wieloma względami, także jak widać pewnych obsesji. Czy papież emeryt, kardynał Ratzinger, miał podobną sytuację w Niemczech? Czy to można porównać? Bo tam, no, przyznamy się, że rozmawiając o tym programie, to też pan profesor zaczął rozważać, kto tutaj był większym szkodnikiem Kościoła, czy Karol Wojtyła, czy kardynał Ratzinger. A ja chcę ich porównać pod tym względem, no bo polski kościół jest ewidentnie kościołem Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Czy w niemieckim kościele jest jakaś analogia, jeśli chodzi o takie przywództwo i formalne, i duchowe Ratzingera? Absolutnie nie. To jest zupełnie inna sytuacja. Ratzinger od początku, kiedy został biskupem Monachium, ja bywałem tam już w latach 80., to on miał bardzo złą prasę. Miał opinię biskupa nieprzystępnego, hermetycznego, z którym nie dało się pogadać. Więc absolutnie miał bardzo czarny PR. Poza tym bardzo mu zaszkodziło też takie jasne opowiedzenie się po stronie kościoła konserwatywnego. On był właściwie, można powiedzieć, że w odróżnieniu od polskiego kościoła, gdzie przejście Wojtyły z Krakowa do Rzymu było traktowane jako triumf polskiego kościoła i w ogóle wszyscy troszeczkę tam do tego świętego Piotra żeśmy przeszli, no to Ratzingera pożegnano z uczuciem ulgi, raczej, że się go pozbyto, krótko mówiąc. No i potem jego powroty do Niemiec, po pierwsze, to był znacznie krótszy pontyfikat i nie były tak częste, ale zawsze były połączone z polemikami.
wzbudzał raczej niechęć. Tam liderami kościoła niemieckiego to był kardynał Lehmann, bardzo otwarty, liberalny hierarcha, który zresztą bardzo długo czekał na swój kapelusz kardynalski, bo Wojtyła po prostu nie ufał mu. Więc jeśli chodzi o rolę w niemieckim kościele, to, że w tej chwili oni właśnie takie raporty sporządzają, to są, przypomnijmy, raporty sporządzane nie przez wrogie kościołowi siły, tylko przez samych hierarchów. To, że tak poważne są głosy, żeby rozliczyć systemowo tą ciemną stronę, czyli właśnie pedofilię. No i przede wszystkim tam jest bardzo, najbardziej na świecie zaawansowana droga, tak zwana droga synodalna, czyli, no, mówiąc językiem bardziej zrozumiałym, chodzi o demokratyzację struktur kościelnych. W obradach synodalnych, właśnie tych okresowych, świeccy mają głos, ten głos się liczy. Tam dyskusje na temat celibatu są bardzo zaawansowane. Dyskusje na temat dopuszczenia kobiet do diakonatu, a być może i do święceń kapłańskich, to wcale nie są jakieś fantazje, tylko to są bardzo realne perspektywy. No więc można powiedzieć w wielkim skrócie, że szkody, jakie Ratzinger w kościele przez swoje inkwizytorskie zachowania jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, dotknęły głównie kościoły takie peryferyjne, jak Ameryka Łacińska czy właśnie Polska, gdzie po prostu został zamrożony jakikolwiek ruch. W Niemczech, ze względu na to, że uniwersytety są finansowane przez państwo, a nie przez kościół, ta presja biskupów nie jest taka mocna na wydziały teologiczne. Panie profesorze, przepraszam, muszę wejść, to marny argument, bo w Polsce uniwersytety i katecheza jest finansowana przez państwo i państwo nie ma żadnego wpływu na to. No to jest osobliwość Argument Polski, finansowy w Polsce nie jest rozumiany. tak? To prawda. Tutaj jest to zupełnie inaczej funkcjonuje. Więc z tym zastrzeżeniem, że właśnie, no, dlaczego Hans King po 79 roku, mimo że mu odebrano missio canonica, mógł dalej brylować w Tübingen, no bo po prostu wbrew Watykanowi dostał nową katedrę ekumenii i dialogu międzyreligijnego, no i dalej uczył. Jak sam mówił, że dzięki zakazowi Watykanu rozwinął prawdziwie skrzydła teologiczne. W każdym razie na pewno nie można mówić o kościele Ratzingera, Benedykta XVI w Niemczech, wręcz przeciwnie. On był i jest, no i dlatego w tej chwili trudno się oprzeć wrażeniu, że tam jest trochę takie Schadenfreude, że właśnie ten, który stawiał siebie jako alternatywa dla kościoła liberalnego, no tak straszliwie się skompromitował. Więc to jest tylko potwierdzenie właśnie tej sugestii, którą pan wcześniej wyraził, że jakoś tak się składa, że te ciemne strony kościoła związane z tuszowaniem pedofilii jakoś się po tej konserwatywnej stronie wyraźnie kumulują. No więc to Ratzinger potwierdza tę intuicję, że tak to właśnie jest, a ci wstrętni liberałowie jakoś są znacznie bardziej chętni do tego, żeby się rozliczać, żeby, no, Marks przecież się podał do dymisji, bo to nie jest zaskoczenie, że te dwa przypadki tuszowania miały miejsce w czasie jego biskupstwa, no ale on już jakby raz, że uznał, że to miało miejsce, przeprasza i postanawia poprawę, to znaczy, że będzie zupełnie inaczej niż było do tej pory. No więc kontrast, trudno sobie większy kontrast wyobrazić między tym, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Przecież jeden z najbardziej zasłużonych do tej, w tej właśnie obłudnej, podwójnej narracji biskup, jakim jest niewątpliwie Jędraszewski, który, no, po prostu robi wszystko, żeby Kościół się nie rozliczył z tych ciemnych stron, no, ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku, no bo on chroni dobre imię Kościoła, to samo Gądecki i wielu innych.
No więc tutaj mamy rzeczywiście dwa światy, nieporównywalne zupełnie, i ja myślę, że to jest kwestia, to co powiedziałem, może trochę tak za bardzo optymistycznie, że Kościół polski się zwija. No, jeżeli porównać, jak jest odczuwalna jego obecność na co dzień, dzięki temu zblatowaniu z PiS-em, no to zwijanie wygląda dość kiepsko. Rydzyk ciągle dostaje nowe dotacje, nowe granty czy nowe jakieś finansowania, więc to tak do końca nie wygląda, ale no myślimy w dłuższej perspektywie, tak, że to jednak są takie No, agonalne, tak na powiem. pewno Kościół się kurczy, jeśli chodzi o biernych i aktywnych wiernych, a finansowo się rozwija przede wszystkim dzięki tej władzy, ale w momencie, kiedy ta władza może jednak się zmienić, ten przyrost finansowy może być jednak trochę skromniejszy. Panie profesorze, na koniec krótko, bo będziemy o 20:00 spróbujemy połączyć się, żeby zobaczyć światełko do nieba. To ostatnie krótkie pytanie. W bardzo wielu publikacjach, przede wszystkim na Zachodzie, przebija się jednak pewne rozczarowanie papieżem Franciszkiem. Jednak laikat, publicyści oczekiwali od niego większej stanowczości, może radykalizmu w tej walce. On wydaje się być człowiekiem, który dosyć szybko złapał dystans i jakby puszcza te sprawy własnymi kolejnami, które są wypracowywane w poszczególnych krajach. No, w pełni podzielam ten sceptycyzm. Tutaj właśnie również zmieniłem swoje zdanie na temat Franciszka, który wydawał mi się nową jakością, jak w pierwszych miesiącach swoich rządów wyrażał się zupełnie inaczej. To, jak zachowuje się wobec polskiego kościoła, jest kompromitacją absolutną tego pontyfikatu. Natomiast trzeba powiedzieć, że jedyne, co budzi nadzieję, to, że Franciszek reaguje na naciski. Czyli jeżeli one się pojawiły w Stanach Zjednoczonych, to jednak sporządził ten raport Makarika. Jeżeli pojawiły się w Chile, to wezwał na dywanik biskupów. Wszystko zależy od tego, czy polskie społeczeństwo się zmobilizuje i postawi go pod ścianą, że sobie nie życzymy dłużej takich szkodników, jakich mamy w tej chwili, ale to musi być wyrażone bardzo wyraźnie, że no, nie mówię o wywożeniu na taczkach, ale jakichś takich symbolicznych gestach, że no, to, co jest, to jest nietolerowane. Nie do pogodzenia z Ewangelią, mówiąc tak górnolotnie, że to nie służy Kościołowi, nie służy społeczeństwu, że musi się coś zmienić. To trzeba wyraźnie wyartykułować. Jeżeli takich głosów dosadnych, radykalnych z naszej strony nie będzie, to biskupi dożyją emerytury w spokoju. Miejmy nadzieję, że jednak ten spokój nie będzie im towarzyszył na emeryturze. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.